Podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoją działalność mieszkańcom Mrągowa. W mieście nad Czosem odbył się piknik z ekonomią społeczną. To już druga edycja tego wydarzenia. Piknik w Mrągowie, tak jak w poprzednim roku, jest w terminie wrześniowym i zamyka nam całą tą, te działania promocyjne. Myślę, że to jest dobre wydarzenie, które pokazuje mieszkańcom to, co można robić w ramach podmiotu ekonomii społecznej. A można robić dużo, o czym na swoich stoiskach przekonywały fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne. Mrągowska spółdzielnia Olpro powstała na początku tego roku i świadczy m.in. usługi reklamowe. Spółdzielnie tworzą młode osoby, dla których praca na rzecz spółdzielni jest sposobem na życie. Zajmujemy się wieloma różnymi tematami, m.in. wideofotografią, naprawą maszyn rolniczych, poligrafią, budujemy strony internetowe, cały serwis IT. Prowadzimy też, mamy sprzęt do studia nagraniowego. Dwa dni temu wyprodukowaliśmy, można powiedzieć, film pełnometrażowy, 50-minutowy dokument o Stowarzyszeniu Kosacze Wina z gminy Kętrzyn. Ten film był wyemitowany w Kętrzynie, w kinie, właśnie dwa dni temu. To też dla nas jakiś duży sukces, jak na początek. Do zakładania spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej zachęcali goście mrągowskiego pikniku. Wśród nich znaleźli się reprezentanci samorządów, a także Ministerstwa Pracy. Oprócz rozwoju takiego biznesowego, który jest bardzo ważny, ważne jest także budowanie kapitału społecznego wokół takich inicjatyw jak ta, która rozwiązuje problemy społeczne, ale tworząc także miejsca zatrudnienia. To jest właśnie ta inicjatywa polegająca na tym, że zbieramy kapitał ludzki, czyli z naszych sąsiadów, kolegów, koleżanek tworzymy organizację i tworzymy jakiś swój własny produkt. Produktem jest chociażby tutaj spółdzielnia socjalna, która powstała, rozwija się. To są stowarzyszenia, organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego i promocja własnego produktu, takiego właśnie kapitału społecznego. Pomoc w zakładaniu instytucji ekonomii społecznej oferuje wiele podmiotów. Jednym z nich jest Olsztyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej – WAMAKOP. Od 6 lat realizujemy taki projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od 2 lat koordynujemy działania inkubatorów ekonomii społecznej w Olsztynie, w Kętrzynie i w Mrągowie. Realizujemy różne działania związane z promocją spółdzielczości, przedsiębiorczości, takiego zaangażowania społecznego, ekonomicznego mieszkańców. Pomagamy tworzyć spółdzielnie socjalne, ale też fundacje, stowarzyszenia. Wspieramy grupy założycielskie przy realizacji ich pomysłów i tworzeniu nowych miejsc pracy. Powstające podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć także na wsparcie samorządu województwa, o czym zapewniał radny sejmiku warmińsko-mazurskiego Stanisław Bułajewski. Największe pieniądze są w samorządzie województwa, w naszym przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, i nowy program operacyjny RPO Warmia Mazury przewiduje ogromne środki na wspieranie ekonomii społecznej. Moje najważniejsze zadanie jako reprezentanta Mrągowa w samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego będzie lobbowanie za tymi projektami, które związane są z Mrągowem i z ludźmi z powiatu mrągowskiego. I to będę starał się robić. Podczas pikniku z ekonomią społeczną nie zabrakło występów artystycznych przygotowanych przez westernowe miasteczko Mrągowil. Można było pomóc potrzebującym dzieciom oraz bezdomnym zwierzętom. Urząd Miejski w Mrągowie zorganizował stoisko dla zainteresowanych mrągowskim budżetem obywatelskim. Przedstawiciele urzędu i zespołu koordynującego udzielali informacji oraz instruktażu na temat internetowego składania propozycji. Na pikniku pojawiła się także młodzież z międzynarodowego projektu realizowanego w Mrągowie, jak również rowerzyści, którzy biorą udział w projekcie Mrągowo-Rowerowo.